Witam was serdecznie, z tej strony Bolek w nowym filmie na tym kanale. Dzisiaj się tak zastanawiałem, o czym mam nagrać film. Miałem tam parę pomysłów, ale zaglądałem teraz na YouTube'a i zauważyłem, że Kronkel Dom wypuścił kawałek pod nazwą Guten Tag i parę dni temu widziałem na Instagramie, że on właśnie teraz wypuszcza swój pierwszy album po polsku. Chyba miałeś jakiś po niemiecku, nie wiem, zbyt dużo nie śledziłem, nagrałem kiedyś o nim film, lecz go zdjąłem z mojego kanału, ale teraz pewnie będzie opowiadał o swoim utworze dużo ciekawych rzeczy. Trochę tam przeglądałem, było parę ciekawych rzeczy, dlatego postanowiłem, że nagram o tym film, no i tyle. Nie będzie to pewnie długi film, ale po prostu mnie to ciekawiło i myślałem, że po prostu nagram o tym film na luzie z Goldkrone. Goldkrone in the hand, Breitlinger mam. No, dobra, to jest Samsung. Kawałek Guten Tag, czyli dzień dobry, zaczyna tak naprawdę z takim czymś, że się zastanawiał, o czym ma w ogóle mówić, dlatego to tak długo trwało, zanim on wypuścił ten kawałek. Tak mi się wydaje, bo coś tam wcześniej wiedziałem. Następnie nawijał o tym, że nie był gangsterem, lecz jakieś tam rzeczy robił, ale to tylko dlatego, żeby matce żyło się lepiej, tak jak ona to robiła kiedyś, gdy przeprowadzili się do Niemiec. Potem nawija, że pluje na niemiecką rap scenę i że każdy drugi raper płaci haracz arabskim klanom i że kiedyś tam zapukli do niego i jego braciak powiedział, że mają wypierdalać. I ta cała zwrotka da mi już trochę do myślenia, że może będzie tutaj nawijał o danym raperze, o którym będziemy zaraz słyszeć w drugiej zwrotce. Przed refrenem wchodzi taki pre-hook, się to chyba nazywa, zapomniałem jak się to nazywa, taka rozgrzewka przed refrenem, lecz według mnie niezbyt ważna, można to omijać, tak samo jak refren. W 2016 roku zrobiliśmy hit taki o białym proszku. Mowa jest o utworze Kokaina od Miami Yassin. Kokaina, kokaina. Oni mają nawet wspólne kawałki, które znajdziesz gdzieś na YouTubie. Fick dein Kreuzwort, Rätsel, Rap, deutscher Hip-Hop, 9 von 10 sind schlecht. Oddałem koledze, a on miał mnie wyjebać. Musimy rozliczyć się, gościu. Ty żyłeś jak król, ja żyłem jak żul, bo spałem u kolegi w salonie. Lecz zawsze wierzyłem, że karma odwróci. Spójrz teraz, kurwo, po kogo jesteś stronie. I po tych słowach już jest chyba jasne, że chodzi tutaj o Miami Yassin. On teraz aktualnie ma naprawdę przerąbane. Z tego co ja wiem, to miał problemy z kontraktem swoim w KMN Gang, bo nie mógł wypuszczać przez lata jakieś utwory i tak. Nie wiem, czy to jest prawdą. Pamiętam, że on rzucał jakieś różne instastory, że ma przerąbane i tak. I przez dłuższy czas nie wypuszczał piosenek, teraz właśnie wypuszcza, lecz większość ludzi to ignoruje lub po prostu nie wie, że nawija, albo po prostu im się znudziło. Ogólnie niemiecki rap już nie jest tak często słuchany jak kiedyś. Pamiętasz Mindblock, tego typa w srebrnej masce? Ten ziomo chciał wziąć mnie do siebie i chciał mi mój talent wynagrodzić dobrym kontraktem. Mówił, nie oddaj hajsu. Też mi grozili, więc wiem, co ty czujesz, lecz spotkał się z nimi i dzwonił telefon, że on się jednak wycofuje. Ty w srebrnej masce, Mindblock. Tutaj mówi o Zido. Chyba większość starszych ludzi, no tak w wieku 40-50 lat, którzy kiedyś obserwowali tam MTV, wiedzą chyba o kogo chodzi, czyli rapera z Agro Berlin. Byłem na jego koncercie, by the way, jest nawet ten koncert na kanale. No i on prawdopodobnie chciał dać mu dobry kontrakt, lecz jednak zrezygnował po jakichś tam rozmowach. Po setnej rozprawie prokurator zdecydował się na krok oczywisty, albo za kraty, albo jak najszybciej wypierdala stąd do ojczyzny. No i dobra, i Polska Vita, pierwsza epka i złota płyta. Właśnie było to dla mnie ciekawe, dlaczego on się przeprowadził do Polski. Znaczy, było mi pewne, że on będzie w Niemczech, nie będzie miał tyle sukcesu jak w Polsce, bo jednak te utwory, nawet Meine Nase voller Kokain chyba były częściej słuchane w Polsce. Nikogo nie znałem, który znał Kronkel Doma w Niemczech, a w Polsce często właśnie widziałem, że tam jakieś komentarze. No i na sam koniec są podziękowania dla Malika i reszty fanów i tak dalej za to, że są po jego stronie i tak dalej i że mógł się rozwinąć w Polsce. Według mnie bardzo ciekawy kawałek, mega mi się podoba, ogólnie taki styl właśnie od niego preferuję. Te ostatnie kawałki, ale Sean, kurwa, był dla mnie mega tragiczny, nie? Według mnie najgorszy kawałek o Kronkel Doma
był tak chujowy, że myślałem sobie, kurwa, no jakoś tego chłopa szanowałem i tak, nie? Czytałem parę rzeczy o nim i tak myślałem sobie, kurde, nie? Ten kawałek jest naprawdę mega chujowy, nie? I tym kawałkiem mnie naprawdę mega zaskoczył. Jak widziałem już ten wpis o tym, że wypuści nowy album i tak, to sobie myślałem, Guten Tag, może coś będzie ciekawego, no i kurwa, zrobił taki fajny kawałek. No kurde, byłem zdziwiony, że jakiś Aleszon wychodzi, a chłop nagrał, mówi, twierdzi, że napisał cały kawałek kokaina, nie? Więc no, cieszę się, że powrócił i jestem mega w szoku, że on kurwa napisał naprawdę nieźle ten kawałek i nieźle nawinął, nie? Naprawdę mega dobrze, nie? Pomimo tego, że on tak przez, kurde, większość jego życia spędził prawdopodobnie w Polsce, w Niemczech, nie? Tak mi się wydaje. Ja na przykład spędziłem większość mojego życia właśnie w Niemczech. Co wy o tym utworze myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Jeżeli wam się ten film spodobał, to zostawcie kciuka w górę. Ja tutaj sobie piję moje Gold Kronę. Zapomniałem ten cały czas, bo byłem tak ciekawy, o czym on tutaj nawija pić. Ale dobra. Elo.